NIK pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2021-2022 w powiatowym sanepidzie w Kraśniku. Pozostałych pięciu skontrolowanych stacjach stwierdzono istotne nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. realizacji planu finansowego oraz błędów w sporządzaniu sprawozdań budżetowych. Ponadto w stacji włącznej doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w związku z czym nikt złożyła zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.